W Rawiczu powstaje nowa fabryka firmy Hengst, która będzie produkować filtry powietrza. 1 lutego symbolicznie wbito pierwszą, a właściwie 10 pierwszych łopat pod budowę zakładu, który ma ruszyć jeszcze w tym roku. Docelowo Hengst ma w Rawiczu zatrudniać około 300 osób. Jest wiele czynników, które spowodowały naszą decyzję. Po pierwsze, dobry rejon położony blisko naszego zakładu w Gostyniu, który będzie przeniesiony tutaj, jak również dostęp do infrastruktury drogowej, połączenie bardzo dobre z autostradami. Burmistrz Grzegorz Kubik nie ukrywa, że liczy na to, że fabryka filtrów przyciągnie kolejne zakłady. Jest to moment, który myślimy, że też jest pewnym przełomowym w sensie poszukiwania czy inwestowania kolejnych firm na terenie Rawicza. Zakończył się jakiś etap, pracujemy dalej. No na pewno przyjemne uczucie. Szefostwo Hengsta podkreśla dobrą współpracę z władzami gminy. Informacje, które uzyskałem od mojego zespołu, potwierdzają bardzo dobrą atmosferę współpracy oraz fakt, że zarówno z naszej strony, jak i dla Rawicza jest to sytuacja win-win. Obydwie strony wygrywają na tej inwestycji. And we are very happy to found a new home for Hengst Filtration. Jesteśmy szczęśliwi, że znajdujemy nowy dom dla Hengst Filtration. Na koniec wszyscy, którzy symbolicznie rozpoczęli budowę, otrzymali na pamiątkę łopaty. Co pan zrobi z tą łopatą? Myślę, że postawię w gabinecie i spróbuję ustanowić taki zwyczaj dla kolejnych burmistrzów, że przy kolejnym wbiciu łopaty kolejną dostawią tam w tym miejscu. Żeby nie wyszła jakaś hurtownia łopat. Życzyłbym sobie tego.